Siema. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego sowa mówi ludzkim głosem. Tak naprawdę jestem człowiekiem, jestem schowany za sową. Dlaczego schowałem się za sową? Okej, wróćmy do początku. Bohaterem historii jest Piotrek, mój współlokator, który codziennie skoro świt wymykał się potajemnie z domu na kilka godzin. Co więcej, w tym samym czasie moim sąsiadom zaczęły ginąć kartony. Pewnego razu Piotrek spytał mnie. Ej stary, nie masz pożyczyć 30 kartonów? Nie. Czemu? Tak pytam. Sam nie wiem jak to możliwe, ale coś mi podpowiadało, że Piotrek może mieć z tym coś wspólnego. Następnego ranka postanowiłem go śledzić. Wtedy właśnie schowałem się za sobę, a potem pobiegłem za nim po schodach. Byłem niewidoczny, sprytny i niedościgniony, jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Śledziłem Piotrka, mijając po drodze miasta i wsie, aż w końcu znaleźliśmy się na pewnej tajemniczej polanie. Wiedziałem, że kroi się coś grubego, ale tego w ogóle się nie spodziewałem. Stary, co to jest? Stoka. Aha. Elo, nie zgadniecie, co się z nami znajduje? Podpowiadam. Stoka. Dziękujemy wam bardzo, że jest nas już ponad stóweczka. Na co was zapraszamy? Na social media. Wojtek założył sobie Snapchata, nie po co. Ale chcecie... No, ale że ja wiem po co, wy zobaczycie po co. I'm kreseczka na dole, Wojtek. Koniec. Wbijajcie. Ale bardziej zapraszamy was na fanpage'a i naszego Instagrama. Dzięki, do zobaczenia niedługo. Cześć.